Hej, z tej strony Alek, to jest ponownie Raft i widzę wyspę na horyzoncie. Also, rekin zeżarł mi moją siatkę i jest z łamasem, także to tak do informacji publicznej. YouTube shaming, nieważne. Więc ja na tą wyspę chcę się dostać. Czy ja jestem w stanie zrobić... Ja tak, to kolejny ten dzień, to jest kolejny scenariusz tego sortu. Robimy lin w opór, bo nam są potrzebne. Mam drewnianą włócznię, świetnie. Mogę zrobić zarzuconą kotwicę. I to zrobimy. Mogę zrobić... Nie wiem, po co jest chorągiew. Te ryby... What? Te ryby chyba nie powinny pływać. Okej, okay, now I'm just confused. Dobra, ale wiemy, gdzie się zatrzymać. Mamy trochę desek. Tym razem. I myślę, że... Dobra, stój. Problem jest taki, że totalnie z drugiej strony się obróciliśmy. Co oznacza, że moja platforma nic mi nie da przy skakiwaniu tam. Chyba, że użyję łopaty. Albo w drugą stronę spróbuję. Chcę jakoś odbić. No, wiecie co, nie wychodzi mi to. Te ryby za to. What? Guys. Nie. Dobra, więc nasz czas jak zawsze jest ograniczony. Więc może nie powinniśmy komarnować. Ile mamy desek? Mamy 20, 15 desek, ok. Jestem w stanie zrobić... Coś takiego, o nie. Nie jestem. Shit. Może zaraz będę? Będę, ok. Jestem w stanie zrobić coś takiego. Go. Zostaw. Najeść się najem. Spokojnie, ziemniaki są przy mnie. I zgód. Mogę się napić, jestem napojony, dam radę. Dobra. Teraz kwestia taka. Mam przy sobie sporo rzeczy, dam radę zrobić większość, co potrzebuję. I chyba to będzie pierwsza jakaś owocna... owocne postawienie nogi na lądzie. Jest! Mamy siekierę. Dobra. Liść palmowy, deska. Mango! Jeszcze więcej żarcia, świetnie. Ananasów będzie więcej. Mamy nasiona ananasa jeszcze. Super. Nie mam miejsca. Ke. Tak, jakby to zrobić? Zostawmy sobie ananasa tutaj. Nasiona też możemy tutaj zostawić. Ziemniaka tu zostawmy. O nie, nie niszcz tego, co ja robię? To zostawiamy tutaj. Glinę też zostawiamy. Aha, bo to nie zostawiamy w skrzyni, tylko... Oh shit! A, gryź sobie, w dupie cię mam. Dobra, to zostawiamy tu. Nasionka tutaj. I już mamy trochę więcej miejsca i możemy tam wracać. Dobra, wracamy póki możemy. Go, 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 go! Rush ląd, rush ląd! Będziemy mieli tonę, że to są arbuzy jeszcze? What? Watermelony! Spadł wa. Tam do ciebie blisko.
więc nie kozacz. O, zbierz plony mi zostało przed twarzą, nieważne. 10 miliony desek, o to chodzi, dobrze. Kwiaty białe, niech będą te barwniki, dobra. One się wszystkie stakują, na nie skrzynkę mam. Prawdopodobnie dwie będą potrzebne. Tam jeszcze coś jest, więc będzie można może jakoś tą wynawigować tam. Ale desek będzie w opór. Zaraz mi będzie pewnie braknie miejsca na te deski, prawda? Prawda. Więc czekajcie. To tutaj to schowamy kokonat jeszcze. W opór tego żarcia, świetnie. Nasiono palmy? Ile tu rzeczy może wyrosnąć? Wow. Tego jest trochę więcej niż sądziłem. Ale to dobrze, to pozytywny zaskok jak najbardziej. Dobra. I sądzę, że z tym możemy sobie po prostu płynąć dalej. Chociaż te ryby jeszcze do mnie przemawiają, żebym zrobił wędkę. Liny zrobiłem tyle, że nie powinienem mieć z nimi problemu. Wędka, 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 go! Jak to działa? Bardzo minecraftowo. Będzie taki strumyczek? Okej, okay. Rozumiem, surowy okoń. No to jesteśmy ustawieni z żarciem, easy. No to możemy tak łowić cały czas, czy tylko w takich łowiskach? Bo nie jestem pewien. Dobra, wiecie co? Gdzie to jest? Płyniemy dalej. Czy możemy to zniszczyć? Tak, możemy, ale ja bym tego nie niszczył, bo to taki fort nasz dookoła, który będzie pomagał nam dostawać się na różne wyspy. So, jakąś strategię mamy. Nie jest źle. Okej, okay, mamy wodę zwykłą. Nie, sio. To wodę zwykłą napiję się najpierw. To sobie tak zostawię. Dobra, to nasiono palmy zmieści się na dużym skrawku ziemi. Dużym. No to nieźle. To tych skrzynek będzie potrzeba naprawdę sporo teraz. Zrobię sobie jeszcze jedną. Muszę jakoś to rozplanować, skoro tutaj są dziwne rzeczy. Aha, no to jak trzeba było drugą zrobić na żarcie, więc może w drugiej zrobimy takie nasiona właśnie. A w tej stricte żarcie, ale no to też tak nie wyjdzie. Możemy to spróbować tak posegregować. Lubię mieć posegregowane rzeczy w ten sposób, ale nasiono ananasa, czyli możemy jeszcze jedno nasiono tutaj wstawić i je podlać. I będą rosnąć, spoko. Nasiono arbuza. Ulala. To gdzie my płyniemy teraz? Tam, w tamtą stronę, okej. Dobra, płynęliśmy przedtem tamtą stroną. Nie, tą. Teraz ta, tą. Okej, jak dziwnie. Zawsze mnie to dezorientuje, kiedy ta tratwa się obraca i płynę w inną stronę, bo nie do końca mam wizualny feedback tego, w którą stronę płynę. Poza tym, że za tratwą są te trails, tak to się zwie po angielsku. Nie znam polskiej nazwy, wybaczcie. Dobra, więc to mogę ugotować, nawet powinienem. Gasi pragnienie, łagodzi kaca, okej. Zostaw. No to na razie się będę żywił ziemniakami, jakby co to będę miał opcję ratunku czy coś takiego. Tylko trzeba będzie to chować od razu do... Coś trzeba jeszcze podlać?
Gdzie on jest? Złama się! Elo! Proszę nie niszczyć mi tratwy. Naprawdę powinienem zbierać rzeczy. Dobra, czy ja mam surowców 8, czyli będę w stanie zrobić... będę w stanie zrobić po pierwsze kamienny łuk. Chcę zobaczyć, jak to działa. Po drugie, przynęta na rekiny? Nie wiem, czy na razie chcę to robić, ani jak to działa. Zrzucana kotwica... Nie, co ja chciałem zrobić? Siatka! Sieć! Proste łóżko, pozwala ci spać nocy oraz przywracać do zdrowia nieprzytomnych przyjaciół. Ponownie odradzając się w łóżku, zyskasz więcej zdrowia. Okej. I... Elo. Dzień dobry. To zrobię sobie tą siatkę, ale nie mam jak zaraz. Gwóźdź. 4, czyli mogę zrobić tego... kilka. Starczy mi na... dwie siatki. Dobra. Siatki też można by jakoś tak zintegrować z tratwą, żeby one nie odstawały na brzegach, bo nie muszą być na brzegach, żeby łapać rzeczy. Więc jeżeli tratwa nam się rozrośnie kiedyś, to będę mógł zrobić sobie tak w środku tutaj gdzieś te... jakieś pomieszczenie z czymś takim. Osobne. I nie będzie, że rekin będzie odgryzał nam fragmenty tych siatek. Bo będziemy musieli się przezrzeć przez cały pokład. Ale na razie... that's not the case. Dobra. Spróbujmy to dać tutaj. Nie wiem, może najgorsze miejsce ever, ale... nieważne. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. So far so good. Tak daleko w grze jeszcze nie byłem, żeby aż tyle rzeczy sobie ogarnąć i rozporządzić. Glon... płetwy będę mógł zrobić z glona. Dobra, spoko, cieszę się, że go zużyłem. Z gliny mogę zrobić naczynie. Gliniana miska, ale co mi gliniana miska da? Bardzo dobra miska, fajnie, dobra, mogę zrobić, ale co mi to daje? W sensie, mogę tym nabierać wodę, czy... nie mam pojęcia, co mogę z tym zrobić. Hola, hola, słuchajcie. My recording was interrupted. Alert, alert, interruption. Nie, generalnie musiałem nagrywać bez mikrofonu przez jakiś czas i sobie po prostu zbierałem surowce, mówię, potem dogram resztę odcinka, nie? Zbieram sobie te surowce, zbieram, aż nagle dopływam do czegoś takiego na horyzoncie. Widzę takie coś, takie ulala, co to jest? No i wiecie, dopłynąłem do tego i się przy tym zatrzymałem. I teraz wróćmy tam, żeby... o, jakiś stary mój świat. Lol. Musiałem zapisać grę i wyłączyć, więc to jest zupełnie inny dzień. Zobaczymy, czy mi się to zapisało i czy będę cały czas stał obok tej dzikiej wyspy. Bo z tego, co czytałem, ta wyspa została dodana w jakimś update'cie niedawno i nie było o niej dużo wspomniane. Jeboj! Dobra, chwila, czy... gdzie jest to, co trzyma? Tutaj jest. Świetnie. Rewelka. Dobra. Nie pamiętam, co się tutaj działo. Zdycham z głodu oczywiście, klasycznie, ale mam tonę żarła. Mam tu upieczone jakieś ryby czy coś. Dobra, to weźmiemy sobie te dwie ryby. I może je zjem. Czy coś. Dobra. Ziemniaki mogę zrobić, żeby się gotowały. Niech się gotują. Świetnie. Napojenie przeżyjemy troszeczkę chyba. Chyba. Ej, bo ja bym wolał chyba jednak zostawić jakąś część w tych pudłach, żeby tego wszystkiego nie stracić. Jak coś pójdzie nie tak. Zapomniałem, jak bardzo tutaj trzeba od razu wchodzić w wir rzeczy, które się dzieją. Dobra, więc mamy... kurczę, ale ta gra jest głośna teraz u mnie. Więc mamy liny. Możemy zrobić kolejne skrzynki. Dwie, jedną tylko, dobra. No, zróbmy tą jedną skrzynkę. I postawmy ją... skrzynkę chciałem. Postawmy sobie skrzynkę
Załóżmy tutaj, no niech będzie. Zostawię sobie tutaj liście. Miskę zostawię, nie będzie potrzebna. Drewno na pewno uzbieram. Kamienny łuk, no mogę wziąć. Żarcie biorę ze sobą. Ziemniaki. Burak. To mogę też zostawić. Kubek bym sobie zrobił wodę, żeby móc się napić. O, like this, to sobie zostawię tutaj, żeby mi się przepaliło, okej. Zbierz plony i mogę od razu zasadzić te. O, nie wszystkie ananasy dają. O. Problem. A nie można w crafting table zmienić sobie ananasa na nasiona? Nie można. To nie jest Minecraft, ale sądziłem, że może być taka opcja. Przy okazji zmieniłem ustawienia mikrofonu, bo zauważyłem, że tamten mój był jakiś dziki, przesterowany, czy kij wie co. Dobra, zasadźmy tamto drugie, tego arbuza tym razem. I sobie to podlejemy, czy coś. Zaraz się napiję jeszcze raz, mamy trochę żarcia, więc spoko. Nie wiem, jakie tam wsadzić. No, to widzicie, jest tyle rzeczy, po prostu wejść na wyspę i tak dalej, jak tu się przygotowuje tysiąc rzeczy do tego, nie? Robi się ciemno, a ja chcę wyjść na wyspę. Czy to jest dobry pomysł? Prawdopodobnie nie. Ale zróbmy to anyway. Czy ja sobie tą wodę w końcu wziąłem? Fuck, man! Czy możemy zrobić łóżko i to przespać? Proste łóżko, liść palmowy. Dobra, wiecie co, zrobimy łóżko, prześpimy tak, żeby tam w dzień iść. Deska, plastik. Plastik to jest chyba cały plastik, który mam, nie? Nie, tu jest jeszcze 20. Easy, możemy zrobić łóżko. Liść palmowy, to nie jest... Oj, zaraz. Aha, nie. No są tutaj liść palmowy, no świetnie, łóżeczko, cyk. Dobra, mam. Fajno. To sobie zostawiam. No łóżko sobie bym zrobił jakieś osobne miejsce. Na razie jej postawię tutaj, chyba mogę jej potem przestawić, czy coś takiego, nie? Nie wiem. Za dnia nie można zasnąć, a to jest jeszcze dzień, tak? To jeszcze uważasz za dzień, a teraz? Dobra, już. Fajnie. To idę olo. A, ale spanie zabiera rzeczy. O nie, to źle. To my tak nie chcemy. Ej, to spanie nie jest tak dobre, jak sądziłem. Chyba trzeba będzie zrobić jakieś porządniejsze, poważne łóżko, czy coś, nie wiem. Ale to rośnie przez noc za ten czas, czyli szybciej czas mija jakby? What? Dobra, ja już się pogubiłem w tym, jak to działa. Nieważne. Najem się więcej, bo będę tam pewnie łaził długo po tej wyspie. Napiję się. No nie, złomuś! O, nazwę go złomuś. Chciałem być jednego ziomu albo złomie i wyszło dwa na raz. Dobra, wiecie co, to może... Ja nie wiem, ile poprzedni odcinek trwał, a z tym, co wszystkim tutaj się teraz działo. Wiecie co, może zostawię to po prostu na następny, nie wiem. Tam jest chyba samolot. Jakiś, dziki. Dobra, zobaczymy to next time. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Elo! Ja jestem bardzo porządny youtuber, dobry jestem, w sensie... Właśnie zacząłem nagrywać, tylko po to, żeby skończyć odcinek, to jest śmieszne. Nie, stop, przestań. Co ty robisz, Elek? Przestań.